Ostatnie miesiące to czas, kiedy ośrodki szkoleniowe i egzaminowania kierowców przeżywały prawdziwe oblężenie. Każdy, kto marzył o prawie jazdy, starał się zdążyć z uzyskaniem tego dokumentu przed planowanymi zmianami, które wejdą 19 stycznia. Dotyczyć będą nie tylko egzaminów, ale również systemu działania ośrodków szkolenia kierowców. Kompletowaniem dokumentów przestanie zajmować się ośrodek. Osoba szkolona kroki musi kierować do starostwa, pierwsze kroki. I tam ta dokumentacja będzie zbierana, do nas tylko będzie przychodzić osoba już z danym numerem ze starostwa, z Wydziału Komunikacji. Tam zostanie ten numer nadany. Kolejna poważna zmiana dotyczyć będzie części teoretycznej egzaminu. Osoby zdające egzamin na prawo jazdy kategorii B zamiast 18 pytań wylosowanych z puli 500 będą odpowiadały na 32 pytania z puli 3000. Nie będzie możliwości powrotu do poprzednich odpowiedzi i poprawienia ich. To będzie w dwóch systemach tak naprawdę, czyli system będą pytania jednokrotnego wyboru i pytania tak lub nie, czyli jedna prawidłowa odpowiedź. Wraz z nowymi testami pojawi się nowy system zliczania poprawnych odpowiedzi. Do tej pory, by egzamin teoretyczny był uznany za zaliczony, można było popełnić maksymalnie 2 błędy. Teraz zdanie będzie zależeć od zdobytych punktów. Za jedno pytanie, powiedzmy, dostaję 3 punkty, za inne dostaję 2, za inne pytanie 1 punkt. I to będzie suma, ile punktów muszę uzbierać, żeby zdać ten egzamin. Każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy po 19 stycznia, będzie musiał mieć się na baczności. Jeśli w ciągu roku przekroczy 24 punkty, czeka go kurs reedukacyjny. Przez 8 miesięcy na przedniej i tylnej szybie samochodu świeżo upieczonego kierowcy będzie musiał widnieć zielony listek. Nikt jeszcze nie potrafi powiedzieć, czy egzamin teoretyczny w nowej formie będzie trudniejszy. Tak naprawdę okaże się to w praktyce. Niektórzy mówią, że będzie łatwiejszy, niektórzy mówią, że trudniejszy. No, trudno powiedzieć, jak będą te pytania sformułowane. Czas na odpowiedź jest dość duża, znaczy jest dużo czasu, żeby odpowiedzieć. Więc myślę, że będzie o tyle lepszy, że będzie bazował już na praktyce. Mi się wydaje, że będzie trudniejszy, będzie więcej pytań, będą droższe przede wszystkim. No i no będzie trudno zdawać, tak? Lepiej zdawać teraz na starych zasadach niż na nowych. Wydaje się, że będzie łatwiej. Tam jest 100 pytania, na które są odpowiedzi tak lub nie. Jest chyba pytanie nie właśnie wielokrotnego wyboru, czyli jest jedna odpowiedź prawidłowa w tych odpowiedziach ABC. Zmiany, które zajdą głównie w części teoretycznej egzaminu, wymuszą na ośrodkach dostosowanie systemu szkolenia kursantów. Jednak samym zainteresowanym wyjdzie to na plus. Większość to i tak bazuje na tych pytaniach, które dostaje i tylko się z nich uczy. Teraz, jeżeli będzie musiał naprawdę mocno uczęszczać na zajęcia teoretyczne i dobrze do tego podejść, w domu jeszcze powtórzyć, to myślę, że to odniesie lepsze skutki w czasie jazdy samochodem. To będzie na plus. Wprowadzane zmiany to efekt realizacji niektórych przepisów unijnych dotyczących szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców.